Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale moi drodzy dzisiaj zaczynamy paczką za 70 tysięcy końców i widzowie ogromna prośba zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu co wy najlepszego trafiliście podczas tego eventu bo drop jest niesamowity ja pobiłem rekord życiowy którego wydaje mi się nie da się przebić w czterech paczkach. Paczka po paczce trafiliśmy ikonę. Cztery paczki z rzędu była ikona Tytanów na raju. Także dzisiaj naprawdę kontent nie Tutaj w... O kurczę, ile kart na wypożyczenia? Zobaczmy, co nam ciekawego da. Lam i Ferdinand. Bierzemy Rio Ferdinanda zdecydowanie. Zobaczmy, kto w drugim. Lam, ale ta lepsza wersja. Kurczę. Ale wezmę tego Ferdinanda, będę chciał go przetestować, powiem wam. Wykorzystamy go na raju, bo ja gram Prime'em, ale tutaj ten Tytan jakby wleciał, to ohoho. Oh. Może sobie wypróbujemy Foot Champions. <laughs> Fernando, Torres i Carlos. Teraz brakuje mi czatu, bo nie wiem kogo wybrać, ale PLKD mówił, że ten Torres taki średni, Del Piero lepszy, ale tu jednak jest ten Carlos. Jak ten Carlos wygląda? Pięć gwiazdek sztuczek on ma, o kurde. Powiem wam tak, dobra, bierzemy Carlosa. Może być zawsze super Opcją też na lewą obronę Ula la, la dan 97. Y, ok no i teraz jeszcze chyba będzie tutaj titan Hero lucio, no powiem wam. Kurde, ciekawa paczka z tym wypoczynkiem. bo można sobie potestować tych zawodników. Także dzisiaj pełno kontentu na y, rajo, bo te ikony do tego nagrody zawód Champions. Już jedno konto skończyliśmy. Czemu te karty się nie... Do... Ok, doliczyło się, także. W... Zostawiajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzu, was najlepszy traf, no i startujemy. Jeden z pięciu z drużyny trofeów tytanów i zaczynamy, no właśnie, kim? Myślę, że nie będziemy kombinować, bierzemy Zizu na większą ilość spotkań, bo Zizu, Zizu, a może li zarazu łącznie 14 spotkań, no dobra, paka za 35 tysięcy. I mamy walkout, mamy walkout, moi drodzy. Zaczyna się robić ciekawie na tym evencie. Alderwild, ale wiem jednak, są informy, to było... O, panie Szeruben Bernardo Silva, że były takie rzeczy, że trafiały się ikony dalej i... nie tym razem, ale jeszcze krus! To paczka za 35k była? Serio? Paczka piłkarza 85+, podobny jest błąd, że tutaj leci ikona. Ale nie w moim przypadku. Jest za to Goreska87. Czemu wy się takie rzeczy? Widzawianie? Karta specjalna w kolejnej paczce. Jest i polski akcent. Zieliński 86 overall. Witamy serdecznie. Piątka Zielińskiego. Zbieramy overalki, Kolejny cross. I paczka za 125 tysięcy z gwarancją 84 Overall. Jest Inform i to jest dobry znak, bo w środku może być dym. Totalny. Może być Inform, może być karta yy, trofeów. Może być, o właśnie, tutaj mamy kartę niego, Ale może być też ikona. Nie tym razem. 2 razy 83 plus. Może tutaj. Jest walkout. Jest Brazilia SPD, kasę, kase, kasę, kase, Miro! 89 Overall, no foderkowo. Jest rewelacja. Jeszcze Ciro i Mobile, dwa walkouty. Fantazjście, fantastzjście. Bardzo mi się to podoba, widzowie. Bardzo. Na no teraz kolejny piłkarz 84. Plus. I tym razem idziemy w prawo, natomiast jest to Holandia, jesień, to musi być Memphis Depay. 85, bardzo ładnie, bardzo ładnie, każdy foderek jest tutaj mile widziany i polećmy na grubości, paka za 125 tysięcy, idziemy w lewo, jest walkout inform, to oznacza jedno, w środku może być poddymienie, jest posz 86, no i teraz, czy będzie jakaś karta trofeów? O nie, o nie tym razem, no dobra, moi drodzy. 2 razy 85 plus 85 leciały już przeróżne dziwne rzeczy. A teraz poleci nam zwykły Francuz SP Paweł Pogba. No i zobaczmy, kto oprócz Pogby. Jeszcze Foden. 2 razy 85 no. Nie powiem. Oczekiwania były nieco, nieco inne. I przechodzimy do paczki za 35 tysięcy. A w środku. Nic. Dobra, leci dalej. 2 razy 84 plus. Mamy walkout, Jest Hiszpania, Się to musi mieć Laporte, Laporte, Laporte. Okej, okay, okej. Okay. Zapraszamy pana Laportę. Oprócz laportę karaską. 3 razy 84 kolejna próba. I mamy kolejny walkout. I zobaczmy, kto tym razem. Skrenier, nice. Ok, 86. Zobaczmy, kto oprócz Skriniara. Jeszcze Sancho i Partej dobra. To 5 razy 84. Jest walkout Inform. Jest Szkocja. Jest PP I jest Magin. Ok, ok. A oprócz Magina. uuu, dwa walkouty. Thiago de tego krasko Di Maria. Bardzo ładnie. No dobra, a my otwieramy 5 razy 84. Mamy kolejny walkout Italiano SP, więc to musi być Veratti. Zobaczmy, kto oprócz Veratiego. Jeszcze Mare, Smenti, okej, okay, okej. Okay. No to 10 razy 82. Jest ikona! Trofeo! Dopiero, alczem 8-8. Ja pierdzielę, trafiłem to Januszową wersję, a nie 93. O mój Boże. Ja pierdzielę, czemu Del Piero się śmieje ze mnie na karcie, nie wiem, zobaczmy, kto przez tego Del Piero, ale to będą trolle, widzowie, ale to będą trolle, matko boska, ten Del Piero, jak on wygląda, 4x4, no bo ten 93 ma 5x5, o mój Boże, kurde, no i teraz, moi drodzy, 3 paczki, 5 razy 85 i sprawdzamy, jest kolejna ikona, Hiszpania, Tores i znowu ta gorsza wersja. Ja pierdzielę, co się dzieje na Raju, nie mam pytań. Dwie ikony z rzędu, ale dwie ikony paruwiaste. No i zobaczmy, kto oprócz tego Toresa? Alaba, Alder i mobile Karasko. Okej, okay, okej, okay, ten Tores warty, nie wiem. No, no właśnie. <ścoughs> no i leci. Kolejna paka. 5 razy 85 plus trzecia ikona na Raju! Można by rzec, trzy paczki z rzędu, trafiłem ikonę Trophies. Ikona Junior Tytanów. Znaczy, zobaczmy, kto oprócz tego Toresa. Okej, okay, okej. Okay. No i leci. Kolejna paczka, 5x85+. Czwarta ikona z rzędu. Czwarta, tylko kto? Jest ilam I to ta wersja chyba lepsza, czy nie? Nie, chyba ta gorsza i tak. Jaki jaja! Cztery ikony z rzędu. <grym> Kurwa. Zobaczmy, czy ktoś oprócz Lama, ciekawy może dwie ikony. Nie będzie, ale Foderowo też nice, Filip Lam. 600 tysięcy na licytacji, 950 na kup teraz, okej, okay, okej. Okay. OK. moi drodzy, odbieramy nagrody na Rajo, moi drodzy, no i zobaczmy po prostu, co poleci, jest Wajnaldum. 88, dzisiaj w materiale sporo się będzie działo. Cztery ikony z rzędu trafiliśmy na Rajo więc naprawdę będzie ciekawie my wybieramy Aldera, bo nie wiem tą Konradę wybrałam, tak wybrałam. dobra, czyli nie ma fejla, no i teraz 3 piczki 84 plus, jest Tony Cross, to chyba jest najczęściej padający walkout tej edycji Fifa, o mój Boże jest też Donovan, no i zobaczmy ten Donovan 4 na 4, okej okay. strzał fałszem też ma, okej okay. Może być ciekawym zmiennikiem. Wartość? Uuu, 750 tysięcy na kup teraz. Okej, okay, okej. Okay. No i zobaczmy, co będzie w trzecim piku. Cross Donovan i Josua kimiś. Foderkowo? Rewelacja! Nie, może, nie mogę narzekać. Bardzo ładnie. Josua kimiś 60 tysięcy. No i teraz paczka z trzema informami. Może jakiś Kevin De Bruyne? Zapraszamy Belgię. Albo jakiś walkout w ogóle. Dobra, to będzie chyba McGinn 84. No dobra, czyli paczka z trzema informami bez szału. Chyba standardowo przetrzymamy po prostu e, te paczki z ifami na jakiś kolejny event, resztę. E, natomiast tutaj jeszcze została nam paczka za 100 tysięcy i 125 tysięcy. No i zobaczymy co tutaj ciekawego na raju Akademii poleci. Poszliśmy w prawo, to nie jest dobra wiadomość, ale Ugo Loris troszkę naprawił Sytuację, bo jest walkout jednak, mimo że poszliśmy w prawo. Oprócz tego jeszcze Inform, jakaś 73, 84, no okej. Okay. No i teraz, paczka za 125 tysięcy, Inform, Francja, Honorata Skarbek, tak jest, jest nasza Honoratka. Zobaczmy, kto oprócz Honoraty w tej paczce jeszcze, Motm, Mare, Sergio Busquets, no. O, i Kasemiro jeszcze. Okej. Okay. Sympatycznie, sympatycznie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Widzimy się dzisiaj na live'ikach. No pewnie jakiś typowy wieczorny, będzie po 21, ale chciałbym teraz zrobić jednego live'a troszkę szybciej. Yy, nie wiem, czy to będzie 16 czy 17, zobaczymy totalne IOLO. Są problemy z powiadomieniami na, na YouTubie dlatego warto żebyście mieli ten dzwoneczek i tak dalej pozaznaczane no i do zobaczenia na live, jak Trzymajcie się i pa!